W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak zacofane armie europejskie dostają łupnia od Mali, jak potężną ekonomię ma ten kraj oraz pokażę wam przekoksany build na mega, mega tanią technologię. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Jeżeli po obejrzeniu tego odcinka chcecie zobaczyć dalsze 50 lat rozgrywki jako Mali, zostawcie 1500 lajków, a wtedy wam go przygotuję. A jeżeli lubisz to, co robię i chcesz mnie wesprzeć w bardziej personalny sposób, zachęcam do wspierania, bo inaczej Mali może się rozwali. A wy, wpadnijcie na Nebę, trwa obecnie tam ogromna wyprzedaż z okazji zbliżającego się Black Friday. Mnóstwo gierek po taniości, codziennie nowe oferty, co godzinę gorące strzały, a jak widzicie, niektóre z nich są naprawdę fajne. W opisie tego filmu macie specjalny link, kliknijcie go, jeżeli chcecie coś nabyć, dajcie znać, czy znaleźliście coś dla siebie. To Mali, które tutaj widzicie, trochę się różni od tego, które widzieliście w poprzednim odcinku. Jako że wyszły dwa hotfixy do Europki, no to poprzedni save poszedł do kosza. Okazało się, że nie mogę na nim grać, bo wywalało mi grę po 1520 roku. Rozegrałem więc kampanię do 1500 roku, gdzie no podbiłem cały tutejszy region tym razem, z jednym wyjątkiem. Oszczędziłem Dahomey, ale to zobaczycie dlaczego w dalszej części odcinka. A region handlowy Katsina, no będę kończył podbijać, zostały tutaj trzy prowincje, które nie należą do nas, ale widzicie, że no Mali mi się właśnie rozwala, więc trzeba znowu to podbijać. Wybrałem też jednak inny zestaw idei. No a co ma być na to pewna rozmowa w komentarzach. I rzeczywiście myślę, że w długim terminie ten zestaw idei lepiej nam się spisze niż ten, który wybrałem poprzednio. Tak czy siak chciałem zagrać pod idee innowacyjne, a naprawdę dobrym połączeniem innowacyjnych są idee ofensywne. Dlatego regionu nadal uważam, że też fajnym połączeniem byłoby zrobienie idei religijnych, ilościowych oraz handlowych, ale w tej kampanii tego nie zrobię. Pójdziemy pod raczej ekspansywne i możliwe eksploracyjne do późnych walk kolonialnych. Zresztą, co jest ciekawe, Mali wydaje się być krajem pomyślanym właśnie po to, żeby robić kolonie w Ameryce Południowej. Mimo wszystko nie ma szans z wyścigu kolonialnym z takimi krajami jak Portugalia czy Hiszpania. Zjednoczenie tego regionu Afryki kosztuje nas dość sporo punktów monarchii i niestety jesteśmy zacofani w technologii oraz nie mamy rozwiniętych idei do końca. Musimy to teraz nadrabiać. Pracuję też nad rozwinięciem monumentu w Timbuktu. Będziemy szli w technologię, minus 10% i ze wszystkimi zestakowanymi bonusami, które mogę mieć, będzie tutaj naprawdę kosmiczna liczba. Odpalił nam się też event na powstanie nacji Ashanti, czy jakkolwiek się to wymawia, i możemy nią zagrać, więc może zobaczmy, czym ona się nam prezentuje. Jej, znowu mamy forty lewitujące. Uwielbiam tego baga graficznego. No, startujemy z dwoma prowincjami. Jesteśmy Tribal Kingdomem, czyli możemy w teorii zrobić z tego hordę za chwilę. Niestety drzewko mamy totalnie generyczne, więc pewnie byśmy się formowali w jakiś inny kraj w przyszłości. A pamiętajcie, że tutaj są, boże, te forty bolą mnie. Możliwe jest stworzenie Mali oraz Szanghaju, jeżeli dobrze pamiętam. No i mamy naszą OP religię. Naprawdę, podoba mi się ta religia fetyszystyczna. Po zmianach. Może kiedyś nimi zagramy, no na razie po prostu ich podbijemy. A w zasadzie to może będziemy ich używali tak samo jak Dahomey, ponieważ są innowiercami. Za każdą wojnę z nimi dostajemy 25 punktów legalizmu. A legalizm jest dla nas naprawdę ważny, bo nabity na 100% obniża nam koszty technologii o 10%, plus wiele innych bardzo fajnych bonusów. Możemy też dzięki niemu mieć praktycznie darmowe pieniądze, bo nabijamy sobie korupcję, a następnie legalizmem sobie ją obniżamy. Możemy to powtarzać co 5 lat. Więcej buntów. Boże, zapomniałem, że Mali to powinno mieć przydomek. Nacja buntowników. I tak w sumie sobie porównując ten kraj do moich innych podejść, to naprawdę Inko mam o połowę niż na takim Kongu czy Mutapie, którą potem robiłem w Zimbabwe. A za atakowanie krajów sunnickich, zobaczcie, mamy 16 punktów mistycyzmu, co może też być ok, ale raczej z tego nie będę korzystał. I w sumie, czy my dostajemy właśnie dojście do Mameluka? Ale powiem wam szczerze, że mimo wszystko uważam, że powinniśmy jednak lecieć na południe,
i podbić Kongo, a potem właśnie cały region Mutapy i Kilwy dla nas. Zastanawiam się też, jak tutaj handel nasz rozwiązać, bo przydałoby się całe wybrzeże skolonizować, ale myślę, że raczej patrząc, ile tutaj wychodzi tego handlu, będziemy mieli podobny problem jak na Węgrzech, czy też u Mameluka Aleksandria, która maksymalnie nabije 60-70% naszej siły handlu w regionie, a całą resztę niestety siłą rzeczy będą nam kradły boty. Rozpoczyna się też era reformacji, nie wiem czemu, czasem ją przegapiam, czasem nie. Więcej buntów! Weźmy pieniądze z korupcji, bo i tak nie będziemy w najbliższym czasie jednak technologii rozwijali. Mamy do przeprowadzenia kilka idei oraz musimy zbudować monument. A jak my wyglądamy z budynkami w sumie? Mam 3 workshopy! Oh my god, w 1500! Ale ile kościołów postawionych! Gramy pod teokrację od dzisiaj. W sumie jak tak patrzę w tym regionie handlowym, to my mamy tutaj mocno obniżoną siłę. Kastylia ma 13%, Portugalia 10%. I to będzie bardzo ciężko nam przepchnąć jednakowóż. Kongo 16%, nie wiem czemu Kongo miałoby mieć tutaj udziały. Benin 34%. Bez floty się tutaj chyba nie obejdzie. Po wygranej wojnie przekażmy prowincję, chociaż może oprócz tej ostatniej, może da nam jakoś tutaj szansę na robienie claimów. A dobra, dajmy wszystko, potem się tym będę martwił. Możliwe, że zintegrujemy do tego czasu AIR. Ustawmy armię na tłumienie buntów, bo się ich tutaj jednak dość sporo spodziewam. Dobra, podzielimy to jakoś. I w sumie jednostki Mali są całkiem ubrane. Zacząłem na to zwracać uwagę, bo naprawdę podobają mi się te modele afrykańskie, jak zostały zrobione. Jedne z lepszych obecnie w grze. Zdamy 3 kraje w zasadzie na północy, więc poprawiajmy z nimi relacje, żeby nam jakieś tutaj wojen nie wypowiadały, czy coś, może jakieś sojusze zawiążemy. Chociaż nie ukrywam, że z Maroka bardzo chętnie bym zdobył monument. Nie wiem, czy ja go widzę. Nie, niestety go nie widzę. A Maroko ma sojusz z Mamelukiem i Tunisem, czyli z tymi trzema krajami na północy byśmy toczyli wojnę. Damy radę, jak tylko zrobimy ideę. A i siłą rzeczy muszę gdzieś kolonializm zacząć wprowadzać. What the fuck, w stolicy mam nieakceptowalną kulturę. Jak ja to mogłem tak przegapić? Dobra, na 8 technologii nam dochodzi jedna kolejna akceptowalna kultura. I widzę też, że sporo centrów handlowych mam niepoulepszanych, więc na tym się skupię. Jako kolejne rozwinięcie poszliśmy w idee innowacyjne, więc siłą rzeczy pójdźmy we wsparcie mieszczan. W sumie nie wiem, czy to tak należy tutaj, kupców bardziej chyba u nas by pasowało, bo będziemy mieli jeszcze tańszych doradców. W ideach innowacyjnych mamy tak czy siak o 25% tańszych. I ogólnie nie wiem, czy wam to pokazywałem, czy nie, ale zobaczcie, 10% kosztów technologii na Dihimi, 10% kosztów z innowacyjnych, za legalizm 10% kosztów oraz za monument 10% kosztów. To daje nam już 40% tańszą technologię. I mamy to tańszy development w Gao. Gdzie to jest? Wyjebiście! Chyba już wiem, gdzie będę wprowadzał nową instytucję. Bo jest blisko stolicy, tańszy development, mamy też również tutaj kloty, czyli sukno chyba na nasze. Ej, mamy też zrobione tutaj prosperity, local development, 42%, jeszcze ulepszyć centrum teraz handlu, 1, a w naszej stolicy do 3 poziomu, bo jeżeli będziemy mieli 2 3 poziomu, to się nie będzie kumulowało, ale jedno jak najbardziej. No i mamy 3 armie po 14 tysięcy blokujące wszędzie wybuch buntów, no albo przynajmniej zmniejszające szanse znacząco. Tunis, Maroko i Mameluk mają wojnę z Osmanem. To może być całkiem niezła okazja teraz do ataku na któregoś z nich. Bo zobaczcie, mamy claim i będzie to... No ale szans nie mamy, mają za dużą przewagę w technologii. Chociaż nie aż taką. Dobra, zaatakujmy te dwa państwa o podniesienie legalizmu. Tylko żebym claimy miał, trudno. I może od Ashanti zabierzemy jedną prowincję, żeby oddzielić te kraje od siebie. W sumie, jeżeli Mali nie jest endtagiem, to fajnie byłoby z nich zrobić Andaluzję. Maroko samo ma teraz 40 tysięcy wojska. Dobrze, że nie znamy Imperium Osmańskiego, więc Maroko teraz będzie gdzieś tam toczyło sobie wojnę z Osmanem, będzie traciło wojsko, a my wyjdziemy od tyłu na nich i postaramy się przynajmniej zdobyć monument oraz kopalnię złota. Co oznacza, że nasze armie doczekały się wreszcie artylerii. Obraźmy Maroko. Od tych krajów totalnie nic nie chcemy. Ani udziału w handlu, ani niczego. Chcemy mieć jak najkrótszego trusa, żeby ich ponownie atakować. Zresztą oni chyba sami też nie... Jeszcze Anglia teraz tu doszła, no nie. No mówię, że to jest tak beznadziejny Ivory Coast do zbierania.
a my nie mamy innego wyboru, szczerze mówiąc. No i nabiliśmy maksymalny bonus do legalizmu, przeprowadźmy technologię, co prawda jest o 10% droższa, ale trudno. Jeżeli chcemy zaatakować Maroko, a teraz naprawdę mamy na to szansę, to teraz trzeba atakować. Od Ashanti zabrałem dosłownie jedną prowincję, żeby oddzielić te dwa kraje od siebie, żeby się na przykład wzajemnie nie podbiły. Kurka, gdyby nie bonusy militarne tego władcy, to już bym się go pozbył, bo to zawsze jeden punkt więcej, ale on ma takie dobre bonusy militarne, że jeszcze go zostawię. No i niestety atak na Maroko też zmniejsza nam legalizm o 16 punktów. Czy my go możemy wydać? Tak, to jeszcze wydajmy go na korupcję, skoro już przeprowadziliśmy technologię, więc spokojnie możemy w ten sposób podziałać. I lecimy w wojnę z Marokiem. Nasze wojska przechodzą przez Saharę. Tutaj jest Sahara, nie? Dobrze pamiętam. O jest, Central Sahara. To dobrze pamiętałem. Wasali nie ma sensu używać, niech mi chodzą i na przykład bronią moich terytoriów, jeżeli gdzieś to im się zaraz bunty porobią. No tak to tylko gdzieś tu pójdą i odkryją nam mapy i wiecie co będzie za chwilę. Płacz i zgrzytanie zębów, bo zostały zniszczone. Z Tunisem chyba możemy wejść w jakieś relacje, tak mi się wydaje. Jeszcze w sumie też pobudujmy wszędzie budynki do handlu. Ja naprawdę jestem tak zacofany, że to jest jakaś masakra, jeżeli idzie o całą ekonomię mojego kraju. A, i zbierajmy w sumie 1000 golda na centrum trzeciego poziomu do dewowania. Halo! A, i korzystam z monopoli. One nam się przydadzą w tym momencie, bo mamy naprawdę pojedyncze prowincje i tylko dlatego z nich korzystam. I kolejna sprawa, że zwiększają nam jednak zadowolenie danych stanów, a tutaj mam problem, że no, wpływy są dość większe niż ich zadowolenie, więc cofanie przywilejów w późniejszym etapie rozgrywki bez dania im właśnie tych rozwinięć do monopoli byłoby kiepskim pomysłem, ale zobaczcie, że na przykład nie korzystam z monopolu na właśnie sukno, bo będzie na nas to kosztowało naprawdę spory spadek naszych dochodów. Sukno występuje w 3 prowincjach, wszystkie są nieźle zdewowane. W sumie teraz widzę, że naprawdę, no, jeżeli idzie o barwniki, mam 2 prowincje słabo zdewowane, ale zobacz ile tutaj jest tych barwników, kurka. W przyszłości na pewno zintegrujemy jednak ten kraj. Fez ostrzeliwuje, nie chce, żeby marokańska armia stoczyła tutaj ze mną bitwę, bo ją przegramy. I super, mamy ten monument. Global Trade Power, Trade Efficiency i Caravan Power zwiększony. Ja go raczej chcę. Zauważyłem kastylijską armię i od razu sprawdziłem, czy jeszcze ktoś bije Maroko. Na szczęście nie. I tutaj mamy kolejną kopalnię złota, którą możemy zdobyć. Czy my handel przesyłamy raczej do Safi? Ej, może Safi będzie niezłym miejscem do zbierania tego handlu? Bo Safi chyba przesyła jeden dalej, jeżeli dobrze pamiętam. A ci przeszli sobie przez pustynię! O, dobra, zaraz się cofniemy i pobijemy z wojskiem Maroka. I tak jak na szybko liczyłem, to jest ich chyba cała armia tam, więc mogę podzielić i szybciej zajmować cały ten obszar. Niestety, no, ręcznie totalnie atakujemy. Czyżby Tunis został zaatakowany przez Kastylię? Dobrze, że nie wziąłem sojuszu z Tunisem. Nie chciałbym być wciągnięty w taką wojnę. I może sobie pozwólmy na polepszanie relacji. Cofnąłem 34 tysiące wojska, wbijam się w wojska Maroka, które jakimś dziwnym trafem mi uciekły. Akurat też dobrze, że się cofnęliśmy, bo okazuje się, że mam też sporo buntowników. O! Stackwipe. Swoją drogą, jak na polski przetłumaczyć stackwipe? Wytarcie staka? Nie wiem, rozbicie w proch czy cokolwiek? Jak to przetłumaczyć na polski? Marokańskie armie się jednak już wycofują. To dosłownie uciekają na pustynię, ale ich chyba jeszcze dorwiemy. Tak, kolejne rozbicie w pył. Rozbicie. Stoczmy jeszcze tutaj ostatnią walkę o Fez, żeby Maroko nie odbiło swojej stolicy. Raczej, jak widzicie, wygrywamy bez większego problemu. Nie wiem, czemu mam aż taką przewagę jakościową nad Marokiem. W sumie nie zwróciłem na to totalnie uwagi. I okej, musimy zdobyć przejścia tutaj, bo inaczej w sumie to wojna wygrana. Bierzemy następujące prowincje. Zostaną ich co prawda północne fortece, ale one już nie są aż tak złe jak te górskie, które właśnie przejmuję. Mamy kolejną prowincję ze złotem, tak zgadza się, oraz zdobyliśmy monument, który no niestety został zredukowany o jeden poziom. I wydaje mi się, że obecnie to działa tak, że jeżeli zdobywamy monument poprzez wojnę, to spada on o jeden poziom, a kiedy integrujemy wasala, monument zostaje bez zmian. No dobra, armię trzeba przywrócić do trzymania w ryzach własnego kraju, więc cofajmy armię i niech pilnują nam nowego zdobytego terytorium, jak i starego w sumie też. No nie wiem, wziąłem sojusz z Tunisem, ale nie jestem pewien, czy to dobry krok. Zobaczcie, Mameluk został totalnie pobity, jakaś tu duża Medina jest. Widzę też, że Hiszpania ma tutaj swoje terytorium.
A co to robi? Great Mansa, Blue Thirst is reined in for now. Ale weźmy Base Production, mnie bardziej obchodzi. No takich tańszych doradców to ja potrzebuję zdecydowanie. Ej, fajne to naprawdę. Zobaczcie, bo mamy ten monument, Great Mosque, to jest chyba to. Mamy teraz dużo eventów z tym powiązanych. Nie wiem, czy wszyscy tak mają. Prestige Legitimacy raczej nie potrzebuje tego, z tego co mam okazję zobaczyć, więc weźmy jak najmniejszy bonus. O! Establish the Ibadat Kana. Cokolwiek to jest, ale ja to biorę. 10% większa stabilność, ale koszty idei zmniejszone. Wiebiste. Centrum handlu w Timbuktu rozwinięte, no to możemy dewować Gao. Ktoś tutaj sobie dokańcza Maroko i nie jestem to ja. Jak patrzę, kto bierze udział w tej wojnie, spodziewam się, że będę miał przerąbane w najbliższym czasie. Jednak z Kastylią, Portugalią. W sumie rozwinę technologię dyplomatyczną na 9, bo pamiętajcie, że dam to możliwość szpiegowania naszych nowo odkrytych sąsiadów, a z tego co widzę mają przewagę technologiczną. No dobra, nie mają przewagi technologicznej, bo ja mam przynajmniej 8 w administracji, no ale zawsze nadrobimy taniej militarną technologię dzięki temu. Robię to, czego dawno nie robiłem przecież w Afryce, czyli zmniejszam autonomię. Naprawdę. Okej, okay, i mamy tutaj dalsze rzeczy. I tak, rzeczywiście, Safi wydaje się być lepszy, bo jest Sewilla, do której jest przesyłane to wszystko, ale to mamy bardzo dużo centrów w tym regionie, chociaż jest to morskie, więc tak czy siak bym musiał flotę utrzymywać, ale dałby nam to możliwość zbierania handlu z Timbuktu, Katasiny i tak dalej. Chociaż docelowo też całkiem niezłe byłoby rozwiązanie pójście w Etiopię i nie wiem, olanie tego regionu. Nie wiem, naprawdę nie mam pomysłu, jak tutaj budować handel. Dajcie mi znać w komentarzach koniecznie. Szybka wojenka na podniesienie legalizmu, który zamienię sobie na pieniążki. Wydewowałem kolonializm przy okazji. No i teraz w sumie niech nam się rozprzestrzenia jak najszybciej. Takie eventy to ja naprawdę lubię. Baba Barikan Keita, cokolwiek to znaczy. Więcej punktów. Więcej! Tutaj chyba maksymalnie można dostać po 200, jeżeli dobrze pamiętam. Ale ciekawe, czy się zmieniły wymagania tego wydarzenia, bo kiedyś innowacyjne idee były wymagane, a teraz przecież to często mi się też odpala i na innych krajach. To może jest to połączone z innowacyjnością? Muszę sprawdzić sobie. Porozbudowujmy nasze centra handlowe, sprawdźmy, czy wszędzie też są targowiska pobudowane, bo to jest super ważne. I wygląda na to, że tak. No to następnym naszym krokiem jest zabezpieczenie sobie handlu. Nie wiem, w Ivory Coast może rzeczywiście spróbuję. O, to zawsze było takie? Ja wiem, o czym zapomniałem. O manpowerze w prowincjach Dihimi. Co nam daje o 200 dodatkowego manpowera. Bardzo dużo. I cyk, kolejna kopalnia złota rozwinięta. Ale jak to? Przecież przed chwilą mieli sojusz. Czemu chcą zaatakować Neapol? No okej, okay, mamy nawet całkiem niezły ten income, w 10 lat podwojony. Stolicy kolonializm mi się mega szybko wprowadza. Ej, a to jest nawet wszędzie mocne, bo to daje Institution Spirit, ale wszędzie, na wszystkich naszych prowincjach. Ej, mega mocny monument. Aha, to mam giga czadową Kastylię tutaj. Aragon, Portugalia i Neapol. Będzie wesoło. Wprowadzamy instytucje. Technologia za 256 punktów, a jeszcze nie mam maksymalnych modyfikatorów, bo brakuje mi jeszcze z legalizmu, nie mamy rozwiniętego monumentu na maksa. Fajnie! Od zacofania do bycia ahead of time. Jednym kliknięciem. Ech, i sprawdziłem. Potrzebuję jednak do misji iść w Exploration Ideas, więc pójdziemy w Expansion Exploration i będziemy toczyli wojny kolonialne, przynajmniej taką mam nadzieję. Będzie to po prostu troszeczkę inna kampania niż zwykle, gdzie wszystko wszędzie podbijam. Może tutaj się skupię na podbiciu Afryki plus właśnie dominacji kolonialnej. A z tego co kojarzę, są jeszcze dwa monumenty do technologii, które moglibyśmy mieć. Manufakturki wszędzie nam się tutaj budują, fajnie. No i trzeba posprawdzić te nasze dobra, gdzie mogę posadzić jaką manufakturę i czy mamy tam wolne miejsce. Uwielbiam ten proces. W technologii już jestem do przodu i chyba za to dostałem karę boską. Co oznacza, że chwilowo bonusu nie będę potrzebował do technologii, więc skorzystajmy z naszych darmowych pieniędzy i monopole cofam.
od tego momentu, bo już możemy budować na nich manufakturki. Transatlantycki handel tanią siłą roboczą. No, jakby to powiedzieć, odmawiamy, zezwalamy, albo... Nie, no dobra, no jak mogą zapłacić, to niech kupują, no co mnie to? Ich sumienie, że tak powiem. Dobra, a ja teraz myślę, że kolejne 5 lat to spędzę realnie na sprzedawaniu, po zapożyczaniu, zdobywaniu jakichś tanich pieniędzy, bo mamy dużo manufaktur do zbudowania. Zobaczcie, to niezły income nam dających. I tak, na krówkach zbudujemy sobie manufaktury pod pieniążki, a na zbożu pójdzie manpower. Manpower nie jest mi aż tak super potrzebny, chociaż go i tak mało mamy. I potem, gdzie się da, no to polecam budynki do manpowera i zwiększające ilość naszego wojska. Jeżeli mamy mieć jakiekolwiek szanse w wojnach z Kastylią i tak dalej, musimy zwiększyć liczbę naszego wojska. Jaki floty, 15 okrętów mogę mieć, no nie. Więc na razie wszystko leci w dół, za nic nie płacę, w sumie już nie będę więcej wojska też rekrutował. Zarabiamy 51 golda na czysto, mógłbym jeszcze pozwalać doradców, no ale jednak też wolę mieć te punkty i trochę w dewa je wrzucić ewentualnie. I myślę, że może jakiegoś wasala zacznę zjadać, chociaż nie, bo przecież mamy ideę do rozwinięcia, to nie. W międzyczasie, o, widzę, że mam akurat okazję do zobaczenia, jak ten świat nam się prezentuje. Teraz się skaptałem, że ja tutaj jeszcze nie dałem enable drive trade, czyli przesyłania handlu od naszego wasala. Chociaż ten nagle, jak to zrobiłem, stał się mega nielojalny, więc trzeba będzie troszeczkę podewować jego prowincję. I w sumie, jak dużo on jest, że jest taki nielojalny? To może rzeczywiście trzeba go zjeść, albo może marchię z niego uczynić. Moralki dostałem, mogłem przeczytać dokładniej tą misję, nieważne. Ile on nam buli hajsu? 1,63. To może jednak zróbmy z niego marchię. Nie jest to jakiś duży pieniądz. O, są troszeczkę za duzi. No nic, trudno. Ale będą tak czy siak lojalniejsi. Kolejna rundka podnoszenia legalizmu w naszych prowincjach. Maroko zerwany, ma sojusz z Mamelukiem, więc od razu lecimy na Maroko. O, i mamy okazję. Wyjebiście, duża wojna, w którą jest zamieszana Francja, Kastylia, Anglia. Kto z kim, jaką tutaj wojną? Burgundia, Flandria i Trier. What? Czy ja dobrze widzę, że Francja jest chyba, oh my god, jakoś mega zjedzona? No i skończyliśmy też naszą ofensywną ideę, Leader Siege, Siege Ability, wyjebiście. Ej, w sumie też fajnie nam tutaj to podziała, Privateer Efficiency będziemy mieli zwiększone. Oj, to sobie podziałamy troszeczkę. Nasz limit wojska 100 tysięcy na ten moment wynosi, no nie za dużo, zwłaszcza patrząc na to, że Kastylia jest mega przekoksana i sama ma 75 tysięcy? Dobra, szykujemy się do wojny z Kastylią. Zjadam całe Maroko. Ej, a ja myślałem, że nie mamy dalszych misji. I co my teraz dostajemy? 400 dukatów w Tunis i Mazap nie kocha dzięki temu. 200 dukatów albo prestiż. Po co mam się z nimi lubić? Dajcie mi prestiż. I dalej mamy... Musimy zdobyć siłę handlu, 10%. I widzę, że mam inny też problem, że muszę od Beninu zacząć zabierać prowincję, bo potrzebuję tych 4 prowincji, Holender. A nie chcę ich stolicy posiadać. Co za kretyn, dał się nawrócić. Wstydź się przyznać, ale chyba nie jesteśmy great... A nie, jesteśmy great powerem, okej, nie jest tak źle. Szerokość pola walki 27, więc potrzebujemy więcej wojska w... Odkryliśmy ląd! Znowu, no i dostałem znowu klejmy na jakąś prowincję, tak? Nie, to klejmy mam? Okej, to jest ten moment, Wielka Brytania nie dołączy i bardzo mi na tym zależy. Atakujemy o jedną prowincję, z marszu wchodzę i w ich fortece, a sam buduję fortyfikacje od tej strony, bo wiecie, boty mogą się nam desantować, więc muszą się na czymś zatrzymać, żeby dalej nam nie przejść i nie okupować wszystkich naszych terytoriów. W sumie tą armię też wysyłam na front. Najgorsze jest to, że floty nie mamy, żadnej, która mogłaby walczyć skutecznie ze Kastylią i tak dalej. Oni mają 24 ciężkie okręty, 38 handlowych, 43 galery. No nie, no, pozamiataliby nas. Tutaj nawet spalę prowincję, żeby przeciwnik dostawał minusy, no a sam muszę niestety trzymać realnie tutaj wojsko. Dobra, potrzebuję 10 prowincji w południowej Ameryce, więc tam będziemy kolonizowali. Czyli na początek zwiększamy siłę naszych kolonizatorów. I klops, odkryłem mapę. Francja jest pod Unią Personalną. Oh my god, czegoś to ja się tutaj nie spodziewałem. Przepotężny Osman, poprawiajmy z nim relacje. Przyda nam się jako sojusznik. Potężna Rzeczpospolita. Moskwa, Dania. Ej, ale Dania chyba coś straciła, tak? Szwecja się uwolniła. O, i widzę też Indie, które zostały zjedzone przez Bahmanis, Bengal. O, jak dobrze, że nie robię World Conquesta tym wszystkim, bo byłoby naprawdę ciężko. I Afryka
też zjadana. Kilwa przegrywa wojnę z Ajuranem, który jest taki malutki, ale też dostaje baty, to może niekoniecznie przegrywa. Ciekawie to wygląda. Jakoś strasznie lubię patrzeć na to, co boty odwalą, jak jestem, nie wiem, w jakimś takim regionie, gdzie nie za bardzo z nimi walczę. Dobra, zszedłem z tej prowincji, już widzę, że spokojnie wszystko zdobędziemy. Teraz jedyne, co mogę robić, to nabijać sobie Warscora, no wygrywając bitwy z moim przeciwnikiem, więc liczę na to, że będzie miał przejście. Nie jestem w stanie z nim wygrać morsko, bo nie mam na to szans. A musimy tak zrobić, żeby w kolejnej wojnie mieć przejście na drugą stronę. Nie wiem, czy to nam się uda. No i wyjebiście, wojska przeciwnika tutaj przeszły, tak jak chciałem. Tylko głupie jest to, że będę musiał się mega mocno wycofywać moimi armiami za każdym razem, kiedy będę chciał go prowokować do przejścia. My mamy gorsze morale, ale większą dyscyplinkę, czyli chyba technologicznie jest przeciwnik zacofany. 11 do 12, znowu ci Europejczycy tacy zacofani. No mamy wojsko na wsparciu, jedno, drugie, mamy chyba też przewagę w armatkach, niedużą, trzeba będzie dorobić więcej armat. I wszedł aż stack wipe, wyjebiście. Do tego dorzućmy tutaj armaty w sumie wszystkie, które mam do tej armii, to będziemy robili jeszcze większe straty przeciwnikowi. Zobaczcie, kolejne 15 tysięcy dostało stack wipe'a, ale tylko jeden minus na przejściu. Więc połączmy armię. O, jak najbardziej. I taki jeden potężny stack miejmy. Tutaj zróbmy sobie armię wsparcia i znowu niech przechodzą, a my się cofamy. Idziemy się ukryć w piasku. Zrobiłem więcej kawalerii, bo mam wrażenie, jakby ta kawaleria była naprawdę całkiem niezła nasza. Zobaczcie, przynajmniej, o, te pipsy ma całkiem niezłe. No może na późniejszym etapie już nie, od 14 mi ją wywalił, ale teraz tak się wydaje całkiem okej. O, desantuje się Kastylia, leci i zauważyłem, że bot zmienił swoje zachowanie. Teraz nawet jak jest kłódka, jeżeli bym tutaj polazł, to jest spora szansa, że bot by po prostu wycofał flotę. A tak to nam się zdesantował, a my atakujemy. Tak, widzicie tutaj całą kastylijską armię bez dowódcy. Jadą nasze czołgi, robią teraz tutaj bardzo źle Kastylii. Bum, 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 nara Kastylio. O, czekaj, nie cofa tej armii? No to czemu raz cofa, raz nie cofa? No i lecimy zaatakować florencką armię. Dokładnie takie same zniszczenia im zrobimy. Raczej nie uciekną, bo spowolniliśmy ich ruchy tutaj, spaląc terytoria o 50%. No i niestety przeżyli, trudno. Jak oni tutaj się tak szybko znaleźli? Dobra, no to lecimy na południe. Znowu rozbijemy jakieś ich wojska na północy. Musimy dorobić w takim razie armatki i trochę więcej piechoty i zajmiemy się tymi tysiączkami. O, Osman Mielowcia, jak fajnie z jego strony. Royal Mariaż. Nie no, serio, ja moje fortece to serio chyba z jakiegoś kupy robię. Chodzi ta kastylijska armia i to po prostu pada, no. I o takie minusy tu walczyłem. Wyjebiście. Zobaczmy na południe, jak nam pójdzie, co to za armia ekspedycyjna tutaj jest. No ale już na wycieńczeniu. Może nie aż takim. Dobra, leci ostrzał. Szturm! Odbijać moje fortece. Pięknie, dobra. A tutaj taką jesień średniowiecza robię. Pięknie jest widzieć taki widok. No jeszcze teraz się wbiją na minusach. Uwielbiam takie rzezie. O, jeden minus tylko, szkoda. Ale bitwa po bitwie? Niestety nie. Znowu się rozdzielmy. O, i idzie portugalska armia. Ej, coś nie tak jest z tym botem. Jest głupszy niż był jednak. My wchodzimy, oni mają kłódkę. Dostali minus jeden niestety, szkoda. Dojdą posiłki, oj, dojdą posiłki, ale wygraliśmy. Ja nie wiem, co ten bot robi. On chyba sobie Army Tradition podszkala w tym momencie. Chociaż patrzcie, ja więcej dostałem. No i pozbyłem się armii na południu. A mieli naprawić wrzucanie armat do pierwszej linii, że miało się to nie dziać. No tak z ciekawości teraz wszedłem. Ale ta ciekawość chyba może mnie teraz kosztować przegraną bitwę. Ale mamy 60% warscora, to może nie będzie aż tak źle. Ale jakie straty im zrobiłem! Wow! Jednak muszę przejść chyba na drugą stronę, bo dostajemy karę za nieposiadanie prowincji. Ale mogę, patrzcie, od Portugalii sobie zabrać. No to bierzemy następujące rzeczy, prowincje. Fortece będą dla nas. Tutaj jedną prowincję biorę, żeby wypuścić Tlemcen. Dalej nic nie biorę, bo ciężko będzie nam to ugrać. Chociaż nie ukrywam, Malta by nam się przydała, żeby mieć monument. Ale to w takim razie, skoro to mają, to i tak nam wpadnie w kolejnej wojnie. Kończmy w ten sposób wojnę. 282 tysiące do naszych 100. Nie no, tak, rzeczywiście, bardzo dobrze AI gra, bardzo dobrze. Lecimy sojusz z Imperium Osmańskim. Jak będziemy mieli Osmana po naszej stronie, to już nikt nam nie jest straszny. Tym bardziej, że Osman nie przepada również za Kastylią, więc zawsze nam pomoże w wojnach. No to tak nam się prezentuje nasza sytuacja. Nie ukrywam,
dość ciekawie.